A skoro o kulturze mowa, to nie trzeba było indywidualnie coś planować. Wystarczyło z chęcią przyjąć zaproszenie Bartoszewskiego Domu Kultury, by tegoroczny Dzień Kobiet minął wyjątkowo, a do tego w artystycznej odsłonie. Ważną w tym rolę odegrała obecność Zbigniewa Hoffmana, nie tylko na scenie, ale również wśród obrazów jego autorstwa. Nim publiczność rozśpiewała się w sali widowiskowej Bartoszewskiego Domu Kultury wraz z obecnym na wydarzeniu Zbigniewem Hoffmanem z zespołu Babsztyl, miała okazję poznać drugą artystyczną odsłonę tego artysty. Dla zdecydowanej większości było to zaskoczenie, do tego bardzo miłe, choć jak podkreśla sam autor obrazów, pasja do malarstwa towarzyszy mu już od dawna. Ale tak od, nie wiem, 12 lat, to już tak na serio mi to zajęło, że tak powiem, kawałek życia i z ogromną satysfakcją to robię. Oczywiście ja cały czas się uczę, jeśli chodzi o malowanie, bo to, tak jak z muzyką zresztą też cały czas trzeba się uczyć, żeby, że tak powiem, nie zostawać w tyle. Ale to malarstwo to jest dosyć trudna sztuka. Oczywiście podchodzę do tego trochę z pewnym dystansem, bo nie jestem ani wykształcony w tym kierunku i ciągle poszukuję siebie w tym, co robię. A nawet przedstawiam, można dopowiedzieć, bowiem wśród obrazów pojawił się również autoportret. To tak się składa, że tak, autoportret, powiem szczerze, każdy malujący próbuje. Ja już tych prób wykonałem wiele, ale takie do pokazania może, to się nadawały te ostatnie w tej chwili i w związku z tym po prostu je też prezentuję. Ale warto podkreślić, że to nie jedyny portret w kolekcji obrazów Zbigniewa Hoffmana. Skupiłem się na portretach od pewnego czasu, dlatego że to jest świetna sztuka, jeśli chodzi o nabieranie techniki w malowaniu, bo oddanie wyrazu twarzy, żeby ona miała jakiś charakter, żeby ona pokazywała jakieś emocje, to jest bardzo trudna sztuka. I powoli gdzieś tam zaczyna mi już to wychodzić, ale to jeszcze jest dalekie od ideału. No ale cóż, mam nadzieję, że jeszcze przede mną trochę czasu, więc może uda mi się w końcu panować nad tym zupełnie. Ale jeżeli chodzi o inne rzeczy, ja w swoim jakby tym cyklu malowania miałem już parę takich form. Jakby chodzi o to, że miałem cykl obrazów, wymyśliłem sobie takie ptaki, ptaszory je nazwałem i one, podobno ptaszory to w ogóle istnieją, to jest taka nazwa ptaków, ja o tym nawet nie wiedziałem. Takie ptaki dziwne, takie, które mogą istnieć, a może nie istnieją. To taka moja fantazja. Ja tych obrazów namalowałem na pewno kilkanaście, może i więcej, kilkadziesiąt, ale one gdzieś tam wsiąkły, do ludzi poszły po prostu. Zbiór obrazów tego artysty jest dość duży. Stąd też można liczyć, że Zbigniew Hoffman pojawi się w progach Bartoszewskiego Domu Kultury raz jeszcze, bo w tej roli całkiem mu dobrze. To jest trochę inny kontakt z ludźmi, zupełnie inny, bo ja prezentując te prace, rozmawiam z ludźmi, mają pytania, to opowiadam o tym, dlaczego tak i dlaczego tak się dzieje, dlaczego takie akurat tematy. To było to właśnie zaskoczenie, że można być bliżej artysty, który dał się poznać z dwóch artystycznych stron, bowiem po części ze sztuką w obrazie przyszła część na sztukę w muzyce, a wszystko z okazji Dnia Kobiet. Ja się bardzo cieszę, że to akurat tak, Babsztyl w końcu dla kobiet dzisiaj, bardzo pięknie się to składa. Mam parę tam niespodzianek, myślę, że może zrobię tak, że zaśpiewam kilka piosenek, które będą specjalnie na tę okazję. Zobaczymy jak to, ja to tak w trakcie tego koncertu mogę sobie żonglować pewnymi rzeczami, jeżeli będzie odpowiedni klimat, nastrój, to na pewno tak się zadzieje. I tak się zadziało, czyli z pewnością było to miłe spotkanie malarsko-muzyczne, właściwie się uzupełniło, czego dowodem były brawa i wymiana uśmiechów, bo takich spotkań najzwyczajniej publiczności potrzeba.